kompletyzacja, ale nie mogę znaczy z sympatii do mego zawodu. Jestem marynarzem z wykształceniem i odnieść się do tego, co powiedział Włodek Czarzasty w kontekście pewnej wizji prowadzenia polityki, jaką przez niego, jako lidera SLD, budujemy ten statek, płyniemy bezpiecznie. To jest bardzo dobre, aczkolwiek w moim przekonaniu w polityce nie pływa się statkami, nie sztelnikami, ale raczej galerami. Żeby galera szła prosto do przodu, to jest potrzebny jeden sternik. Lewicowe galery, które przez ostatnie 30 lat tworzyłem na różnych etapach i poziomach, miały ten mankament, że sterników było z wielu i myszkowały. Od prawa do lewa i często rozwijały się lewa. Więc myślę, że twoja obecność na dzisiejsze spotkanie w kontekście wypowiedzi premiera marszałka Włodzimierza Cimoszewicza o projekcie Europa, to jest chyba próba zaciągu dobrej galery wioślarzy, bo myślę, że jak tutaj wszyscy siedzimy, każdy ma ochotę być tym wioślarzem w galerze, która pójdzie łatwo do przodu. I chciałbym tego wszystkim pożyczyć, że zaciąg Włodego Włosiu, galera pod tytułem Lewicowy Blok, który może wesprzeć ideę europejską, zasilona przez tak sprawnych wioślarzy politycznych, jak tutaj większość obecnych, będzie miała szansę powodzenia. Ale Włodku, też bądź świadom, a masz dobrą pamięć historyczną, do tego, że i wioślarze potrzebują chwili wytchnienia, potrzebują też i dostrzeżenie pracy, bo tak naprawdę wioślarze w powiatach, w województwach, a sam od kilkudziesięciu lat, no powiedzmy, że na tych poziomach gdzieś tam funkcjonuje, potrzebują też jakiegoś paliwa, bo to nie da się o Łodzie i Chłodzie głosować w nieskończoność, gdy ta galera myszkuje sprawa do lewa. Myślę, że nadasz temu właściwy kierunek i budowanie bloku ma sens. I w tym kontekście pytanie do Włodzimierza Cimoszewicza. Włodku, czy można uznać, że dzisiejsze spotkanie, prezentacja projektu Europa, to jest zachęta do tego, aby tutaj zgromadzenie się zdarzyło się Europejska Ordynacja. Nas tutaj już 50 osób jest. Za każdym z nas jest jeszcze grupka znanych przyjaciół, pewne struktury. Formalnie wypowiedzieli się, bo jest to dobra okazja. Jesteśmy na posiedzeniu Rady Warszawy Ordynacji, trzymamy. I czy takie jest oczekiwanie? Czy to tylko próba konsultacji z tej strony? Czy to środowisko, które przecież zawsze i w każdej okolicznościach za mądrymi ludźmi obstawało? To przecież większość tutaj się dobrze, jeżeli nie wszyscy budowali kampanię prezydenta Cimoszewicza, prezydenta RP w odpowiednim momencie. Więc myślę, że warto dzisiaj na to pytanie dać odpowiedź. Czy rzeczywiście jesteśmy po pierwsze do koleżeństwa się z Was gotowi wypowiedzieć się, czy chcemy to poprzeć i w jakiś sposób, a po drugie do autora pomysłu, czy do autorów, czy takie oczekiwanie z Waszej strony jest, aby ordynacka na dzisiejszym posiedzeniu organu statutowego jakiekolwiek stanowisko w tej kwestii zajęła. Dziękuję. Ja przyszedłem tutaj no, bez tego typu intencji. Robert zadzwonił do mnie po publikacji tekstu w Gazecie Wyborczej, pytałem, czy możemy się spotkać, żeby o tym szerzej porozmawiać się, ale oczywiście byłoby to bardzo pozytywne, bardzo dobre. Tyle, że niech się to, jeśli zdecydujecie się na zajęcie stanowiska, nie skończy na zajęciu stanowiska w postaci jakiegoś tekstu, przypuszczam, że mówiącego po prostu o poparciu wszelkich poszukiwań służących współdziałaniu środowisk proeuropejskich przed i w trakcie wyborów do Europarlamentu. No ale przenoście ten pomysł, to rozumowanie do swoich środowisk lokalnych. Trzeba było budować możliwie najszersze poparcie, bo bardzo często będą też się pojawiały jakieś partykularne kontracje, egoizmy, interesy mniejszej rangi, ale lokalnie być może dominujące i trzeba byłoby na tym wszystkim pracować. Chciałem przywitać pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Właściwie jakby był Marek Belka i ten, którego już nie będzie, to znaczy Józef Oleksy, to byśmy byli wszyscy. Aleksandrze, chodź do nas. Ale słuchajcie... Ale to już jak jesteś, to już to jest, dawaj, jest, dawaj. Jest. Cześć, witam. To ja z Włodkiem, bo...
My zawsze razem w gruncie rzeczy. Oddaję głos temu, któremu mogłem oddać, ale chciałem się zastąpić. To i bardzo dobrze. Proszę. Do protokołu proszę złożyć te głosy i te wystąpienia. Proponuję po kolejne, żebyście upoważnili Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej do tego, żeby projekt stanowisk w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz stanowisko w sprawie obchodów stulecia odzyskania niepodległości scedowali na Komitet Wykonawczy. Czy Rada Naczelna wyraża zgodę? Bardzo dziękuję. Tym samym zamykam posiedzenie Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka i zaczynam część towarzyską, nieoficjalną. Pan prezydent został już z honorami powitany przez poprzedniego przewodniczącego Stowarzyszenia Ordynacka. Daj głos prezydentowi. I moment. Ale mój mikrofon. Słuchajcie, wstańcie. Urodziny miał. Wstańcie. Tak jest. I przywitajcie jubilata. 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Zanim dostojnemu jubilatowi. Zanim Aleksandrowi Kwaśniewskiemu oddam głos, chciałbym, bo nie może się obejść, że tak powiem, bez trudnego upominku, w imieniu tu zgromadzonych, proszę bardzo, wręczyć stosowny upominek Kwiatek Kwiatkowskiego i całego Stowarzyszenia Ordynacka. Puzzle! To rodzina.